2 czerwca wspominamy świętego Feliksa z Nikozji, zakonnika. Filip Jakub Amoroso urodził się 5 listopada 1715 roku w Nikozji na Sycylii. Jego rodzicami byli szewc Filip Amoroso i Carmela Pirro. Ojca nigdy nie poznał, bo urodził się niespełna miesiąc po jego śmierci. Matka musiała sama wychowywać 3 dzieci. Żyli ubogo i pobożnie. Jak większość rówieśników, nie chodził do szkoły. Jako dziecko zaczął pracować w warsztacie szewskim ojca. Do komunii i spowiedzi przystępował w każdą niedzielę, co w tamtych czasach było rzadkością. Miał szczególne nabożeństwo do Boga Rodzicy i soboty poświęcone jej czci spędzał na modlitwie i rozmyślaniu. W wieku 19 lat po raz pierwszy zgłosił się do kapucynów, ale nie został przyjęty do klasztoru. Po kilkukrotnych próbach przyjęto go po 8 latach starań, 10 października 1743 roku. Otrzymał w zakonie imię Felix. Dokładnie rok później złożył śluby zakonne. Powierzono mu oficjum kwestarza, zbierającego jałmużnę na utrzymanie braci w klasztorze. Pełnił je w rodzinnej Nikozji i okolicach przez ponad 40 lat, aż do śmierci. Zawsze dziękował, gdy cokolwiek otrzymał, a gdy był szorstko odprawiany, mawiał: niech tak będzie, z miłości do Boga. Był analfabetą, więc Pisma Świętego i książeczek ascetycznych uczył się na pamięć. Chętnie słuchał kazań wygłaszanych w różnych kościołach Nikozji. Felix odznaczał się wielkim nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu. Długie godziny spędzał na adoracji. W marcu, w piątki pościł o chlebie i wodzie oraz klęczał na chórze z rozpostartymi ramionami, medytując przed krzyżem. Choć był prostym bratem zakonnym, wiele osób przychodziło do niego po radę i umocnienie. Pomagał innym, posługując się szczególnie charyzmatem uzdrawiania fizycznego i duchowego. Miał także dar bilokacji. Był do tego stopnia posłuszny przełożonym, że poprosił swojego przełożonego o pozwolenie na śmierć. Zmarł w opinii świętości 31 maja 1787 roku w Nikozji. Beatyfikował go papież Leon XIII 12 lutego 1888 roku. 23 października 2005 roku papież Benedykt XVI dokonał jego kanonizacji. Módlmy się. Boże, który nauczyłeś świętego Feliksa, jak służyć Ci z pokorą i prostotą oraz jak otwierać serca na Twoje natchnienia, daj nam, prosimy, tak naśladować Jego przykład na ziemi, abyśmy się stali uczestnikami Jego chwały w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.